Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Newsy, newsy, open source newsy, tech newsy, tak? Słuchajcie, trochę spóźnione, no ponad dobre, prawie półtora tygodnia, ale nadrabiam sporo innych rzeczy, można sobie to ładnie posłuchać, pooglądać ewentualnie. Przy okazji zapraszam do filmu fajnego, to jest Butterbot. Butterbot, oficjalny gadżet z serialu Rick and Morty. By chciał zobaczyć, jak ten Butterbot szuka swojego kawałka masła, spotyka kociaki ze świata Linuxa, to zapraszam do tego filmu, ma tam 7 minut. Gdyby ktoś chciał, możecie zdobyć takiego robocika, tak, on jest AI powered, znaczy będzie AI powered. Jest kontroler do tego i ten bardzo, bardzo fajny temat. Ja bym też chciał wesprzeć kampanię Geek Club, druga to jest Circuit Mess, na Indiegogo. Możecie sobie tam kliknąć w link, zobaczyć i tak dalej, może ktoś będzie zainteresowany. Jak coś, oczywiście gorąco zapraszam, a tymczasem nie przedłużając, lecimy z tymi newsami, bo już grubo spóźnione. Znowu sporo obsuwa w newsach, ale mam nadzieję, że tym razem czekaliście na to moje skrótowe podsumowanie połowy zeszłego miesiąca, jednak nadal. Słuchajcie, nie ma co przedłużać, a przy okazji oczywiście jak zawsze newsy od najstarszego do najnowszego. Lecimy z tematem. Zacznę od oprogramowania. 16 listopada wydano odświeżoną wersję skryptu instalacyjnego autorstwa deweloperów Arch Linuxa. Skrypt w wersji 3.0 to przede wszystkim wprowadzenie semigraficznego interfejsu użytkownika dzięki połączeniu TUI z elementami biblioteki NCarses. Dzięki temu zabiegowi ekrany instalacyjne stały się bardziej przejrzyste, no i moim zdaniem łatwiejsze do opanowania. Małym minusem może być brak możliwości użycia klawiszy Page Up, Page Down w celu scrollowania zawartości tych okienek, ale wiadomo, że nie jest to duża przeszkoda. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników lubiących tajniki pingwina może być także ważna informacja o wprowadzeniu RUF. Jest to tak zwany szybki linter Pythona oraz przy okazji formater kodu, czy na przykład dodanie funkcjonalności get lub devices do tego skryptu oczywiście. Dodatkowe udoskonalenia to na przykład możliwość wykluczenia urządzenia Arch ISO lub z listy urządzeń możliwych do zainstalowania, co pozwoli ograniczyć niepotrzebne komplikacje podczas instalacji. Skrypt został także pozbawiony sporej ilości błędów, jakie zostały wykryte w poprzedniej wersji, a dodatkowo wprowadzono dodanie tzw. XSS Lock podczas instalacji menedżera okien i3. Po zakończeniu instalacji pojawia się także powiadomienie o lokalizacji plików dziennika, a także poprawiono sekcję wyboru mirrora lokalnego dla pakietów. W celu skorzystania z nowej wersji instalatora należy oczywiście skorzystać z najnowszego Arch ISO z grudnia 2024 roku. Na moim kanale jest także film, gdzie pokazuję, jak instalator działa na żywym kompie. Gorąco zapraszam. 18 listopada pojawiła się kolejna duża aktualizacja bezpłatnego programu do edycji filmów, czyli Shotcut. Wersja 24.11 to kolejna poprawa stabilności i wydajności programu oraz usunięcie denerwujących bugów. Jedną z głównych poprawek, ważnych poprawek jest konwersja zmiennej liczby klatek na sekundę na stałą liczbę klatek na sekundę. Funkcja ta była zepsuta w wersji 24.10. Co do usunięcia błędów, to naprawiono m.in. Variable Frame Rates, czyli konwersję filmu, który miał zmienną ilość klatek na sekundę na ilość stałą. Usunięto problem, który się pojawiał przy zmianie rozmiaru przejść między dwoma klipami na linii czasu, przy ręcznym przesuwaniu tychże klipów, a także wprowadzono funkcję Reframe, która zapobiega magicznemu gubieniu klatek kluczowych w trakcie eksportu gotowego materiału. Jest także dobra wiadomość dla tych, którzy pracują z niecałkowitymi liczbami klatek na sekundę. Tutaj chodzi o tak zwane rate typu 23.98, 29.90 coś tam itd. Deweloperzy Shotcut naprawili ustawienie timecode, nazywa się ono non-drop frame, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. Słuchajcie, to oczywiście nie wszystkie zmiany tego programu. Po więcej info zapraszam na oficjalną stronę Shotcuta, gdzie jest pełny release notes.
Zostając w klimatach oprogramowania, jedno z najlepszych środowisk albo narzędzi wirtualizacyjnych PVE, czyli Proxmox Virtual Environment, otrzymał około 20 listopada nową wersję 8.3. Środowisko jest zbudowane oczywiście w oparciu o stabilne wydanie Debiana 12.8, a integruje technologię typu QEMU 9.02, kontenery LXC, czyli Linux Containers 6.0, oraz zaawansowany system plików ZFS w wersji 2.2.6. Duże zmiany zaszły w stosie sieciowym, a dokładniej pomiędzy tzw. SDN, Software Defined Network, a zaporą sieciową. Od teraz administratorzy mają do dyspozycji automatyczne generowanie zestawów adresów IP zarówno dla sieci wirtualnych oraz dla sieci gości, co mocno usprawni zarządzanie adresacją IP, no i przy okazji regułami zapory sieciowej. Co do firewalla, to teraz oferuje on nowe możliwości filtrowania przekazywanego ruchu sieciowego, pomagając użytkownikom ograniczyć określone typy ruchu. Mamy tu ograniczenia takie, że na przykład SNAT, SNAT, czy komunikację międzystrefową. Zarówno chodzi tutaj o na poziomie hosta, jak i sieci i tworzonej sieci wirtualnej w maszynach. Nowa wersja wprowadza także obsługę CEFA, CEF Squid 19.2.0, a także dalszą obsługę CEF Reef 18.2.4 i CEF Quincy 17.2.7. Dzięki temu administratorzy mają możliwość wyboru preferowanej wersji CEF podczas instalacji, co dodatkowo zwiększa ich kontrolę nad opcjami przechowywania danych. Więcej info, bardziej szczegółowych info, nie tylko dla geeków, strona Proxmoxa zapraszam. Kolejny news jest przeznaczony dla użytkowników gier cyjących, tytuły dostępne przeważnie tylko w systemie Windows, choć nie tylko dla nich, bo to dotyczy też macOS obców na przykład. Słuchajcie, najnowsze wydanie to wprowadzenie tzw. wirtualizacji trybu wyświetlania, co powoduje dużo sprawniejszą obsługę wielu monitorów lub pulpitów wirtualnych przy stosowaniu na nich różnych rozdzielczości ekranu. Zaktualizowano zestaw danych ustawień regionalnych o zgodność ze standardem Unicode CLDR46, co powoduje ulepszone wsparcie lokalizacji dla szerszego zakresu języków i regionów, ułatwiając przy okazji deweloperom i użytkownikom na całym świecie korzystanie z różnych aplikacji. Olbrzymim krokiem do przodu w tym wydaniu Wine Winnie jest dodanie obsługi Wayland i włączenie tego sterownika, tego protokołu domyślnie po starcie programu, tak? Spowoduje to oczywiście dużo lepszą pracę Wine Winnie, zyskującym coraz większą popularność protokołu Wayland, a użytkownicy powinni odczuć wyraźną poprawę szybkości pracy w tym środowisku. Kolejną bardzo fajną rzeczą jest dodanie obsługi sesji sieciowych Direct Play. Pamiętacie godziny spędzone ze znajomymi w Bludzie, w Quake'u i wielu innych tam Red Alertach, Polanie, jak się połączyło dwa kompy razem? No właśnie, teraz takie granie powinno być dużo, dużo przyjemniejszym doświadczeniem dzięki właśnie tej aktualizacji Winnie, tak? Słuchajcie, więcej info a propos tych wszystkich zmian i tak dalej, i tak dalej. Oficjalna strona Winnie HQ czeka na Was. Teraz coś dla wielbicieli Raspberry Pi, choć nastawionych bardziej na obliczenia, projekty przemysłowe czy zagadnienia IoT. Raspberry Pi Compute Module 5 to tak zwany SOM, System OM Module, który integruje możliwości Raspberry Pi 5 w kompaktowej formie, idealnych właśnie do zastosowań typu Embedded. Raspberry Pi Compute Module jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Broadcom BCM2712, bazujący na architekturze 64-bitowej ARM Cortex A76 i cudo to znaczy procesor pracuje z częstotliwością 2.4. Na pokładzie mamy tutaj zależnie od wersji, może się znajdować od 2 do 16 GB LPDDR4 SDRAM z korekcją ECC. Dodatkowo Raspberry Pi Compute piąteczka oferuje także opcje, dodatkowe opcje z pamięcią, dodatkową pamięcią eMMC, tak? Są oczywiście również wersje bez tego elementu, ale jeżeli chcecie z, to możecie wybrać sobie o pojemnościach 16, 32 oraz 64 GB
pojemności pamięci EEMC. Aby zacząć używać tego modułu, należy posiadać Raspberry Pi I/O Board, który znowu zawiera w sobie porty USB, HDMI, zasilania itd., itd. Sam moduł oferuje wsparcie Wi-Fi AC oraz Bluetooth 5.0. Słuchajcie, oficjalna cena tego modułu to $45. Można to dostać u polskich partnerów, teoretycznie. Tak w ogóle kojarzycie witrynę DistroWatch? Słuchajcie, serwis zawiera tam informacje na temat świeżych wydań dystrybucji linuxowych. Oferuje wiadomo także wątki RSS z newsami itd., itd. Oraz, najważniejsze, tak zwaną top listę dystrybucji linuxowych. Tam cała setka pozycji jest po prawej stronie. Przez prawie 5 lat na szczycie tej top listy znajdował się MX Linux. Od razu chciałem coś wyjaśnić. Ranking DistroWatch opiera się na tym, jak często użytkownicy sprawdzają informacje na temat danego systemu na DistroWatch i zdecydowanie nie jest to ranking używalności, a raczej ranking, można powiedzieć, wyszukiwania i popularności w serwisie. No i teraz najważniejsze, Mint, już kilka razy, tak, Linux Mint kilka razy zdobywał pierwsze miejsce w tej topce i przez wiele, wiele lat był na drugim lub trzecim miejscu, tak, trzymał się w czołówce. Już 6 lat po wydaniu Minta w 2011 roku, słuchajcie, zrzucił z ówczesnego tronu Ubuntu, no i trzymał to miejsce aż do 2017 roku. Teraz niedawno, parę dni temu, albo no dobra, w zeszłym miesiącu pod koniec listopada Mint wrócił na pierwsze miejsce, pokonując w końcu MX Linuxa. Zobaczymy, ile sobie będzie siedzieć na tym tronie i będzie królował. Swoją drogą, ja często mówię o Mincie, pokazuję różne triki fajne na tym, a propos tego systemu. Zapraszam do tych filmików. No a wszystkim oczywiście, którzy głosowali, którzy klikają tam w DistroWatchu a propos Minta, podziękowania, bo to jest wasza zasługa, że wprowadziliście to distro z powrotem na miejsce pierwsze. Gratki Mint, zasługujesz na tą koronę jak nikt inny. Od końca listopada Canonical umożliwia pobranie i testowanie bardzo wczesnych wersji budowanej właśnie dystrybucji Linuxa Ubuntu 25.04. Nazwa kodowa tego wydania to Plucky Puffin, a ma ono się pojawić w okolicach końca kwietnia, około 17-20 kwietnia mniej więcej 2025 roku oczywiście. W tej chwili dostępne ISO to niewiele zmienione kompilacje wydanego w październiku Ubuntu 24.10. Ale co kilkanaście dni można się spodziewać zmian i poprawek, tak? Które będą zintegrowane w nadchodzącym wydaniu. Co do zawartości, to za jakiś czas zobaczymy prawdopodobnie nową wersję Gnoma 48, nowy pakiet sterowników, tak zwany stos graficzny MESA 24.3, czy na przykład jądro 6.14, gdy tylko się pojawi w wersji stabilnej. Pod maską powinniśmy spodziewać się technologii GNU Linux takich jak GCC15, GNU Bin Utils 2.44, Python 3.13, LLVM 20, no i język Go jako 1.24 i będzie to oczywiście domyślnie. Warto zauważyć, że wydanie Plucky Puffin zostanie zbudowane z poziomem optymalizacji O3 albo 0.3 dla systemów AMD64, w celu poprawy wydajności. Inne smaki systemu także będą dostępne, albo już są dostępne jako kompilacje deweloperskie codzienne i można oczywiście je bezpłatnie pobierać z odpowiedniej strony. Pamiętajcie bardzo ważną rzecz, to nie jest nawet pre-alpha. System jest ciągle w budowie, może być niestabilny, będzie się ciągle zmieniał, więc naprawdę używanie tego jako stabilny daily driver to nie jest dobry pomysł. Nie jest. Ale już mamy, widać tutaj, rozwój powolutku tego Ubunciaka idzie do przodu. Teraz coś dla linuxowych wolnościowców. Projekt GNU Linux Libr ogłosił w okolicach 20 listopada dostępność oczyszczonego, z niewolnego, zastrzeżonego kodu jądro Linuxa 6.12. Projekt uporządkował obsługę SOC, CPM, QE, QMC. Dodatkowo oczyszczono sterownik Wi-Fi Realtek 8852BEVT. Zrobiono porządek także z protokołem AMLogic BT.
Poprawiono także sterownik PHYMC QT2025, cokolwiek to jest. Również tutaj zrobiono porządek ze sterownikiem czujnika zbliżeniowego AW9603 i AW9605 oraz uporządkowano kodeki TI, o nie, ja tej nazwy nie wymówię, TLV320AIC31XX. Jesus Christ, gorsza niż nazwa monitorów. Wszystkie wolnościowe dotknęły także kontrolerów Renesas XHCI oraz Intel ISHI. Natomiast zrezygnowano z czyszczenia sterowników KS7010 oraz tych od Intel Skylake, ponieważ te sterowniki zostały po prostu usunięte z jądra Linuxa. Skompresowane tarbale jądra GNU Linux Libre 6.12 można pobrać już teraz z oficjalnej strony internetowej, a za jakiś czas będą prawdopodobnie dostępne w wielu repozytoriach w większości dystrybucji Linuxa jako pakiety systemowe do własnoręcznej instalacji. Jądro GNU Linux Libre można zainstalować praktycznie każdej dystrybucji Linuxa obok po prostu albo jako zamiennik standardowego jądra Linuxa. Pamiętajcie o tym, to jądro jest oczyszczone, więc jeżeli wasze cokolwiek w waszym kompie wymaga zastrzeżonego kodu, no to macie 100% gwarancji, że to jądro oczyszczone się u was wyłoży. Jeżeli sprzęt macie zgodny, możecie sobie to wypróbować. Wolnościowcy, pozdrawiam. W końcówce listopada pojawiła się długo oczekiwana wersja 1.0 bezpłatnego programu CAD dla wielu systemów operacyjnych. Mowa to oczywiście o FreeCAD 1.0. Program jest dostępny dla m.in. Linuxa, Windows oraz macOSa, nie wiem jak z BSD. Z nowości mamy tu duże usprawnienia w interfejsie użytkownika, takie m.in. jak samodzielny dokowalny widget zapewniający większą elastyczność. Mamy tutaj wskaźnik środka obrotu, dodatkowo filtr wyboru ułatwiający zaznaczanie wierzchołków krawędzi i ścian. Jest również nakładka dokowanych widgetów, przeprojektowano także okno dialogowe preferencje z widokiem drzewa oraz jest nowy selektor warsztatu Tab Bar. Najważniejsze funkcje we FreeCAD 1.0 to m.in. wbudowany warsztat montażowy, dołączenie kodu łagodzącego problemy z nazewnictwem topologicznym, nowy system materiałów dla właściwości wyglądu, nowy warsztat BIM z lepszymi narzędziami do konfiguracji i zarządzania oraz lepszą obsługę IFC, cokolwiek to jest. Mamy tu nowe uniwersalne narzędzia pomiarowe, zastępujące stare narzędzia. Mamy również obsługę ustawiania położenia źródła światła, nowe narzędzia wyrównuj do zaznaczenia. Jest również przeprojektowany system jednostek projektu, czy dostosowana opcja sortowania warsztatów, tak zwanych workbenchów, aby to robione było alfabetycznie. Wśród innych wartych uwagi zmian, FreeCAD 1.0 dodaje obsługę funkcji wektorowych z Vector API w Expressions, wprowadza kontener właściwości app varset jako podstawową funkcję umożliwiającą użytkownikom definiowanie właściwości, które mogą być używane w modelach, oraz zmienia nazwę właściwości attachment na attachment support. To słuchajcie, w przypadku tej zmiany może mieć wpływ na otwieranie projektów w starszych wersjach FreeCAD'a, tak? Czyli ze starszych wersji FreeCAD'a. FreeCAD 1.0 przynosi także różne udoskonalenia w środowiskach CAM Workbench. Wcześniej nazywało się to Patch Workbench. Mamy tutaj ogarnięte lepiej Draft Workbench, FEM Workbench i to co powiem teraz 5 razy to też będzie Workbench. Material Part, Part Design, Sketcher Workbench, Spreadsheet Workbench i na koniec Tech Draw Workbench. Oj, Amiga się w grobie przewraca. Aby uzyskać więcej szczegółów o Workbench, tak? No, kernele sobie robię, sorry. Należy zapoznać się z informacjami o wydaniu na stronie internetowej programu FreeCAD 1.0. Teraz z linuxowych pulpitów programiści KDE wydali nową wersję swojego pulpitu Plasma w wersji 6.2.4. Jest to bardzo pozytywne wydanie dla posiadaczy kart graficznych od zielonej firmy, czyli Nvidia, a to ze względu na ponownie włączoną możliwość używania HDR przy stosowaniu sterownika Beta 565 lub nowszego,
a wymaganie dodatkowe to posiadanie jądra minimum 6.11. I słuchajcie, posiadanie jądra 6.11 dotyczy także posiadaczy kart graficznych firmy Intel, żeby oni też mogli z tego HDR-a teoretycznie skorzystać. 6.2.4 to także również udoskonalenie aplikacji monitorowania systemu Plasma System Monitor. Rozwiązano tu pewne glitche graficzne przy ekranie ładowania i przystosowaniu przy okazji stylu wykresu kołowego. Zmiany te dotyczą także poprawienia tak widgetu systemowego monitorowania, jeżeli ktoś sobie go doda do pulpitu. Wydanie również poprawia czytelność wskaźników postępu na stronie aktualizacji Plasma Discover. Aktualizuje obszar zasobnika systemowego tak, aby nie wyświetlał już podpowiedzi dotyczących elementów widoku ukrytym, rozwiniętym oraz usprawnia edytor schematu kolorów. Aby działo prawidłowo podczas korzystania ze schematu kolorów z nagłówka, takiego na przykład jak Breezy Light i Breezy Dark. W tej wersji naprawiono problem także, który występował, że okno X-Wayland z aktywnym fokusem traciło możliwość odbierania danych z klawiatury i wskaźnika, gdy ekran był zablokowany wcześniej skrótem klawiszowym Meta L. Zrobiono porządek z regresją powodującą, że Plasma System Monitor przestaje zbierać statystyki dla niektórych procesów opartych na architekturze ARM. Poprawiono awarię plazmy, która występowała podczas logowania przy użyciu zewnętrznego ekranu podłączonego do laptopa przez HDMI. Więcej info, bo zmian jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście Relays Notes na stronie projektu KDE Plasma. Teraz troszeczkę okienkowo, czyli jeżeli używacie czasami lub często WSL, czyli Windows Subsystem for Linux, tak? Jest to środowisko linuxowe dla Windows. To będzie ciekawa informacja, niespodzianka dla Was teraz. Oficjalnie ogłoszono, iż do WSL jest wprowadzany RHEL, czyli Red Hat Enterprise Linux firmy Red Hat. Motywacją wprowadzenia tej dystrybucji, można powiedzieć, linuxowej do WSL-a są tak zwane hybrydowe strategie chmurowe i możliwość tworzenia aplikacji Linux na systemie Windows w taki sposób, jak robiono by to na serwerze RHEL Bare Metal, powiedział przedstawiciel firmy Red Hat. Szczegółów nie ma w tej chwili za dużo, ale tutaj patrząc na witrynę Windows Command Line Blog, umieszczono tam, słuchajcie, informacje, gdzie oficjalnie potwierdzono, iż RHEL w ciągu kilku miesięcy stanie się oficjalną dystrybucją wspieraną przez Microsoft w systemach Windows. Tak to mniej więcej wygląda, mamy potwierdzone, zatwierdzone. No więc 2025 będzie ciekawie, jak ktoś używa WSL-a. Teraz coś dla elektroników, robotyków, hobbystów, ale nie tylko. Końcówka listopada to ogłoszenie przez Fundację Raspberry Pi dostępności mikrokontrolera Raspberry Pi Pico 2W, czyli wersji z możliwością obsługi połączeń bezprzewodowych Wi-Fi. Raspberry Pi Pico 2W jest zbudowany na mikrokontrolerze RP2350 Raspberry Pi, oczywiście, tak? I tutaj dzięki modemowi od firmy Infineon o oznaczeniu CYYW, tak? Cecilia Yokohama Wanda 43439 udostępnia nam tutaj Wi-Fi 2,4 GHz w standardzie 802.11n i mamy również Bluetooth 5.2 do łączności bezprzewodowej. Sam RP2350 oferuje dużo szybsze rdzenie, więcej pamięci. Dodatkowo jest obsługa tutaj zmiennoprzecznikowa oraz mamy OTP na chipie. Jest także zoptymalizowane zużycie energii, bogaty model zabezpieczeń zbudowany wokół Trust Zone firmy ARM dla Cortexa. W porównaniu do poprzednika oczywiście, tak? Co jest dobre, co jest najlepsze, co jest przepiękne? Cena nowego Raspberry Pico to całe $7. Dostępność płytki to początek stycznia 2025 rok. No, sam się zastanawiałem, chciałem kupić, no i trzeba poczekać do stycznia. No kurde, 7 dolców? Będzie fajna zabawa. Na koniec zostawiłem mało ciekawe info dla użytkowników systemów Linux, a pochodzi ono od firmy Asset. 27 listopada odkryto nowy złośliwy pakiet oprogramowania typu malware o nazwie Wolfsbane, a jest ono głównie wykorzystywane przez znaną grupę
niezbyt pochlebną Gelsemium. Złośliwe oprogramowanie Wolfsbane zostaje wprowadzone do systemu za pomocą programu uruchamiającego o nazwie Kron, który pobiera komponent uruchamiający zamaskowany jako dodatek pulpitu KDE. W zależności od uprawnień, z jakimi działa, cały ten soft wyłącza z Linuxa, tworzy pliki usług systemowych lub dodatkowo modyfikuje pliki konfiguracyjne użytkownika w celu ustanowienia tzw. trwałości. Program uruchamiający ładuje komponent złośliwego oprogramowania chroniącego prywatność, nazwany UDEVD, który z kolei ładuje trzy zaszyfrowane biblioteki zawierające jego podstawową funkcjonalność oraz konfigurację komunikacji poleceń i kontroli w nawiasie C2. Teraz dodatkowo jeszcze zacytuję tutaj część artykułu z portalu Linux Magazine. Uwaga, tłumaczenie maszynowe, więc będzie ciężko. Pakiet Wolfsbane zawiera również rootkita header, który jest w stanie podłączyć się do takich funkcji jak Open, Stat, Reddir i Access. Kluczową cechą Wolfsbane jest możliwość przyznania kontroli nad skompromitowanymi systemami, które go wdrażają. SS stwierdza również, że główny kierunek ataku to jak przeważnie zawsze serwery typu Enterprise, chociaż należy na przykład zwracać uwagę na zachowanie swoich home labów, panowie i panie, tutaj, którzy się bawią w tego rodzaju rzeczy. No. Przeważnie w Linux jest atakowana sekcja właśnie Enterprise'a, tak? Serwery i tak dalej, i tak dalej. Domowe rzeczy są raczej bezpieczne, tak? Tak to mniej więcej wygląda. W każdym razie, słuchajcie, no tyle na dziś, taka informacja. Następne newsy pojawią się w okolicach pewnie po 15-17 grudnia tego roku. Może spróbuję wcześniej to ogarnąć, bo zostały mi niecałe 4 dni na to, tak? Słuchajcie, oczywiście jak zawsze to robię w połowie miesiąca, przynajmniej się staram, nie? Przynajmniej tak, dobra. Tym razem dzięki za oglądnięcie, odsłuchanie. Mam nadzieję, że to się w miarę komuś tam podobało, tak? Życzę udanego wieczoru, dnia, kiedy sobie tam oglądacie. Podziękował za suby, odsłony i wsparcie tego kanału jak najbardziej. Wszystkim dobrym ludziom na PayPalu, Tipli i przez samego YouTube'a, przez subskrybuj tam finansowo na przykład też można, tak? I co, do następnego, po prostu do następnego. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć.